Dzień dobry, dzisiejsze spotkanie chciałabym zadedykować tym, którzy nie mogli być na lekcji związanej z wprowadzeniem do sztuki awangardowej pierwszej połowy XX wieku i którym chciałam ten problem przybliżyć. Oj, drodzy, ostatnio mówiliśmy sobie o architekturze przez liczne tygodnie, natomiast czas przejść do malarstwa i tym samym wrócić z powrotem do początku XX wieku, kiedy się ta wielka rewolucja w sztuce zaczęła. Tutaj tym razem będziemy mówić właśnie o sztuce malarskiej. Ale żeby zrozumieć te przemiany, które nastąpiły w kontekście obrazowania świata, trzeba przybliżyć nieco kontekst historyczny. Moi drodzy, przede wszystkim tej nowej koncepcji sztuki, która się pojawiła na początku XX wieku, sprzyjały dynamiczne zmiany zachodzące wówczas w świecie. Ludzie patrzyli wokół siebie, mówili: że Wszystko się zmienia, ten pęd cywilizacyjny jest niezwykle dynamiczny, a skoro tak, to sztuka też powinna się zmieniać powinna być aktualna względem świata i przemian w tym świecie zachodzących. Przede wszystkim Zmianą z początku XX wieku towarzyszyła bardzo taka w sumie optymistyczna wiara, że za pomocą tych przemian cywilizacyjnych, zmian w obszarze nauki, techniki, wiedzy na temat świata i ludzi, będziemy w stanie przebudować świat, stosunki społeczne, naprawić te dotychczasowe niedogodności, różnego rodzaju nieprawidłowości, które dostrzegano w świecie liczono na to, że postęp techniczny, cywilizacyjny pozwoli jak gdyby, rozwiązać te palące problemy codzienności, analfabetyzm, głód, choroby, nierówności społeczne. Liczono na to, że XX wiek przyniesie wspaniałą przyszłość. Te osiągnięcia, które na bieżąco niejako fascynowały ludzi, dawały ku temu wydawało się całkiem konkretne przesłanki. No, otóż, jeżeli się weźmy pod uwagę, że w ciągu dosłownie kilku dekad dynamicznie zmienia się sposób funkcjonowania miasta. Pojawiają się wielkie, zgiełkliwe metropolie. Przemysł rozwija się w sposób dotychczas jeszcze nieznany. Rozpowszechniają się takie wynagrodzenia, jak radio, telefon, samochody. Za chwilę w niebo zlecą pierwsze samoloty, te wielkie arterie największych miast rozbłyskują światłem elektrycznych latarni. Ludzie zaczynają mieć czas na rozrywkę, dążą do tego, żeby się rozwijać w obszarze nauki, kultury, chcą żyć wygodnie w nowoczesnych mieszkaniach. Zmieniają modę, nastroje, które będą dla nich dużo bardziej funkcjonalne, spędzają czas w kinach, kabaretach, teatrach. To wszystko, moi drodzy, zmienia gdyby styl życia, model zachowań i potrzeby z tym związane. Jeżeli do tego dorzuci się dynamiczne zmiany w obszarze nauki, takie chociażby jak teoria względności Einsteina, a później prawda, zastosowanie fizyki atomowej, to to daje nam też zupełnie nowy pogląd na miejsce człowieka we wszechświecie. Jeżeli się do tego dorzuci popularyzujący się ateizm, różnego rodzaju ruchy, i deowe, i prawicowe i lewicowe, rozwijającą się w filozofię egzystencjalną niczego, psychoanalizę Zygmunta Freuda, dodatkowo hasła związane z emancypacją kobiet. To to wszystko nam pokazuje, że ten czas początku XX wieku, tych pierwszych dekad, jest niezwykle bujnym czasem różnych kulturowych, społecznych, zmian zachodzących w świecie i to wpływało na postawy ludzi w związku z czym również na oczekiwania, które ci ludzie mieli względem sztuki. Przede wszystkim mam tu na myśli samych artystów, bo publiczność musiała niejako dorosnąć do tych zmian. Zresztą, jeżeli popatrzymy na współczesne światy, mam wrażenie, że niektórzy zatrzymali się na końcu XIX wieku, jeśli idzie o swoje potrzeby estetyczne i nadal nie rozumieją, że ta sztuka, która była popularna w wieku XIX już dawno odeszła w kąt i dynamicznie zmiany zachodzące w świecie, wymusił również na sztuce zmiany, których no, niektórzy, mam wrażenie, kompletnie nie akceptują. Ale o tym jeszcze będziemy sobie, moi drodzy, mówić. Tak czy inaczej, początek, zwłaszcza pierwsza i połowa pierwsza drugiej dekady XX wieku, to czas, kiedy zaczynają się pojawiać bardzo liczne nurty, zrywające z dotychczasowymi oczekiwaniami, dotychczasowymi kanonami działającymi w sztuce. Jak widzieliście, podbudowa do tych zmian była bardzo konkretna. Natomiast dla nas bardzo istotne jest, że ten pierwszy taki trend do rewolucyjnych zmian w sztuce, eksperymentowania, Wprowadzania nowych rozwiązań, nowych koncepcji, pomysłów. To wszystko ma w sumie w sobie taki bardzo optymistyczny akcent. Zmienimy sztukę, za pomocą której zmienimy człowieka, a za pomocą tego zmienionego człowieka zmienimy społeczeństwo i świat. Więc ta nadzieja, taka trochę utopijna, na połączenie tych różnych aspektów, gdzieś tutaj będzie się cały czas przewijać. Ten wczesny optymizm, awangardy, zaczyna niestety zanikać w momencie, kiedy wybucha pierwsza wojna światowa. To nawet nie sam wybuch wojny będzie powodował jakieś rozgoryczenie, rozczarowanie, postawy oparte na lęku czy wręcz buncie wobec istniejącej rzeczywistości, ale fakt, że ta wojna przybrała wymiar totalny, że obfitowała w ofiary nie tylko wśród żołnierzy, ale przede wszystkim cywilów i że użyto na froncie I wojny światowej pierwszą Broń masowej zagłady. To zaczęło otwierać ludziom Oczy i zaczęli zadawać pytanie, czy aby na pewno ten rozwój cywilizacyjny, ten postęp techniczny, naukowy, który do tej pory obserwowali, który napawał ich nadzieją na lepszą przyszłość, rzeczywiście taką przyszłość przyniesie? Czy może nie jest tak, że wręcz przeciwnie, fakt, iż człowiek ten postęp techniczny wykorzystuje przede wszystkim do tego, żeby modernizować broń, za pomocą której się wzajemnie unicestwia? To każe gdyby widzieć przyszłość w czarnych barwach. Te perspektywy dla rozwoju świata zachodu zaczęły być tutaj bardzo pesymistyczne, i to przewinęło się również w sztuce. Będzie to widać przede wszystkim w dadaizmie, który wtedy powstawał i który tą taką atmosferę buntu, niezgody na świat, jaki stworzyła cywilizacja zachodnia będzie wyrażał. W zasadzie można by powiedzieć, że cały czas I wojny światowej jest takim czasem niepokojów i teoretycznie nie powinien sprzyjać sztuce, a tymczasem oprócz dadaizmu będą się pojawiać, zwłaszcza na przykład w Rosji, później w Związku Radzieckim, nowe kierunki, również w Holandii się też coś pojawi i te nowe kierunki będą też zmieniać myślenie, o sztuce w sposób bardzo zdecydowany. Natomiast koniec I wojny światowej i początek lat 20. przyniesie Pewną nutę optymizmu. Ludzie znowu zaczną myśleć w kategoriach takich, że być może teraz już będzie lepiej. Co prawda, mamy za sobą bolesną lekcję historii, ale już ją odrobiliśmy, już przeszliśmy, czegoś się nauczyliśmy. Wiemy, jakie musimy zasady wprowadzać, jakieś instytucje należy powołać, które będą powodować, że już nigdy więcej taka wojna totalna nie będzie mieć miejsca. Uważano, że przerobiona lekcja historii czegoś nas nauczyła. I w związku z czym już więcej błędów w zaszłości nie popełnimy. No, sami doskonale wiecie, że wystarczyło poczekać 20 lat i koszmar zaczął się od początku jeszcze bardziej w zdramatyzowanej skali. Niemniej jednak te lata 20. -te Tchnęły pewnym optymizmem i to ostatecznie powodowało, że wśród artystów znowu pojawiły się nurty, które nie tylko miały za zadanie krytykować, buntować się przeciwko światu, ale również dawać jakieś pozytywne rozwiązania. Na przykład był takim nurtem surrealizm. Ten taki impet do tworzenia nowych rozwiązań artystycznych, mniej lub bardziej rewolucyjnych, ale za każdym razem kontestujących te kanony sztuki tradycyjnej, akademickiej, kończy się gdzieś pod koniec lat 20. Przede wszystkim w 29 roku zaczyna się wielki kryzys. No sami wiecie, że czas, kiedy prosperita gospodarcza upada, nie sprzyja rozwojowi. Rozwojowi sztuki, bo jak nie ma na chleb, to i nie ma na wspieranie artystów pieniędzy. Poza tym, jak już świat na początku lat 30. wyjdzie z tego kryzysu gospodarczego, to okaże się, że w zasadzie dobry czas dla artystów awangardowych się właśnie skończył, bo w najważniejszych krajach Europy, w których się ta sztuka awangardowa rozwijała czyli we Włoszech, w Niemczech i w, Zio w Rosji teraz w Związku Radzieckim Przychodzi czas reżimowych dyktatur, a żaden, moi drodzy, przywódca, ani Mussolini, ani Hitler, ani Stalin nie akceptowali sztuki tej awangardowej. Więc jak gdyby dobry moment do tworzenia sztuki takiej, która podważała kanony sztuki akademickiej, w zasadzie tam uległ zakończeniu. Następny okres, kiedy będzie się sztuka dynamicznie rozwijać, ta właśnie taka już wtedy neoawangardowa, to dopiero lata 40. po II wojnie światowej. Tak więc widzimy, że z tego okresu, który mamy, ta pierwsza połowa XX wieku, tak naprawdę okres, kiedy realnie rozwijała się sztuka awangardowa, to był czas, tak, pomiędzy 1905-6 rokiem, a 1925-6. Później to nie znaczy, że nie będą artyści tworzyć swoich prac artystycznych, oczywiście, że będą, natomiast nie będzie wid dać rozwoju kolejnych kierunków, które próbują dawać nowatorskie, eksperymentalne rozwiązania artystyczno-estetyczne. Oczywiście, jeżeli ja tutaj mówię, moi drodzy, o tym, że artyści będą kontestować, będą się odwracać plecami od sztuki tradycyjnej, akademickiej, to warto by było wiedzieć, co to jest za sztuka. Otóż, moi drodzy, popatrzcie na ten obraz Lorenza Alma-Tademy, nie proś więcej. To jest, słuchajcie, praca powstała w XIX wieku w nurcie tak zwanego malarstwa akademickiego i gdybyście trafili pod koniec wieku XIX na uczelnię wyższą, gdzie kształcono artystów, to prawdopodobnie uczono by was mniej więcej tego sposobu malowania, ten tradycyjny warsztat malarski, który cieszył się wielkim poparciem ze świa strony świata i profesorów akademickich, i krytyków sztuki, i oczywiście publiczności, jest prezentowany przede wszystkim przez obrazy, które podejmowały tematy albo mitologiczne, albo biblijne, albo ewentualnie historyczne. Były też to oczywiście portrety, krajobrazy, martwe natury, ale najwyżej ceniono tego typu prace. Która no, miała mieć charakter oczywiście nobilitujący, bo dotyczyła człowieka i to w takim, wydawało się, okresie też wzniosłym, czyli dawne czasy antyczne. Ta scena w sumie miłosna, którą tutaj widzimy, nie rozgrywa się bowiem w czasach aktualnych dla artysty, tylko w jakiejś zamieszłej greckiej lub rzymskiej przeszłości. Zwróćcie uwagę, że artysta perfekcji. Perfekcyjnie operuje tutaj perspektywą, tworząc wrażenie 3D, że ta scena odbywa się w jakiejś konkretnej przestrzeni. To jest ważne, bo przecież, moi drodzy, obraz malowany jest na dwuwymiarowym płótnie. Tam nie ma tego trzeciego wymiaru, tej głębi. Jeżeli ją widzicie w obrazie, to dlatego, że za pomocą perspektywy artysta stworzył nam takie wyobrażenie, że tam w głąb się ta scena nam rozwija. Poza tym, żebyśmy nie mieli wrażenia, że ta scena jest płaska, czy jest jak gdyby wszystko papierowe, jeśli chodzi o postacie czy przedmioty, to artysta stosuje tutaj światło dzięki czemu te postacie, które widzimy chociażby, nabierają ciała, takiej bryłowatości, też trójwymiarowości. A więc te stosunki przestrzenne są tutaj doskonale oddane. Ten koncept, że sztuka ma perfekcyjnie odzwierciedlać, Relacje przestrzenne, które my widzimy, jak obserwujemy świat za pomocą wzroku. Pojawiła się ta koncepcja, słuchajcie, w renesansie, kiedy stworzono zasady perspektywy zbieżnej, później dorzucą. Do tego jeszcze perspektywę barwną i powietrzną. I posługując się nimi, artysta miał za zadanie stworzyć taki obraz, żeby ramy tego obrazu niejako wydawały się ramami okna, przez które patrzymy na otaczający nas świat. Czyli ten obraz miał pokazywać nam świat tak, jak my go postrzegamy. Dopiero na początku XX wieku zaczęto się zastanawiać, czy my na pewno poznajemy świat, widzimy ten świat w takim Sposób, jak przedstawiali to artyści od czasów renesansu do końca XIX wieku i na przykład kubiści będą z tego rezygnować. Ale dlaczego? To jeszcze sobie będziemy mówić przy omawianiu poszczególnych nurtów. Tutaj widzimy, że to takie tradycyjne malarstwo akademickie perfekcyjnie odperuje perspektywą i światłocieniem. Co więcej, chętnie stosuje idealizację w przedstawianiu postaci ludzkiej. Trochę mniej było widać tą idealizację przy portretach, z siłą rzeczy nie każdy człowiek piękny jest, ale niewątpliwie taki rodzaj szlachetności w oddawaniu postaci ludzkiej znamionował tą sztukę. Co więcej Zwróćcie uwagę, artysta tutaj bardzo precyzyjnie odzwierciedla wszelkie szczegóły dotyczące tego stroju czy elementów, tak jak chociażby tutaj kwiaty, które widzimy, ma kobieta położone przy sobie, czy nawet pukle włosów, czy tutaj jakieś pąki kwiatu założone przez tego mężczyznę za ucho. A więc mamy bardzo precyzyjnie odzorowane wszelkie elementy tej sceny. A Kolory zastosowane przez artystę są jasne, harmonijne, takie świetliste, operujące skalą barw, takich pastelowych, czyli bardzo jest to wszystko wyestetyzowane, przyjemne dla oka. Sztuka, moi drodzy, miała dawać poczucie, że obcujemy z piękniejszym światem. To miało być taki trochę oddech od szarej codzienności, i tym. Kierowali się artyści, tworząc takie obrazy, co do których mieli nadzieję, że zostaną bardzo wysoko ocenione. I to z tego typu koncepcjami będą walczyć artyści awangardowi. To jest, moi drodzy, bardzo ważna kwestia. To nie jest tak, że artyści awangardowi byli pierwszymi artystami, którzy podważali te zasady akademickie. Takie rozwiązania, które były w pewnym sensie kontrolą dla tego typu malarstwa, pojawiały się już w wieku XIX. Ale artyści, którzy tworzyli tego typu prace, byli w sumie nieliczni. Pierwszymi takimi kontestatorami, rewolucjonistami, byli artyści romantyczni, którzy jako pierwsi doszli do wniosku, że ta zasada mimetyzmu, czyli naśladowania wiernie rzeczywistości, ewentualnie idealizowania rzeczywistości oglądanej na własne oczy nie musi być w sztuce respektowana, że można od tego odchodzić. Oni doszli do wniosku, że dzieło sztuki powinno wyrażać stosunek artysty do świata, jego wrażliwość na przykład na światło, na kolor. I dzięki temu pojawiły się, arty... pojawiły się takie realizacje, jak na przykład Burza Śnieżna Josepha Turnera. Zwróćcie uwagę, na pewno nie możemy powiedzieć o tym obrazie że artysta wprowadza nam tutaj perspektywę barwną i światłocień, które wiernie odwzorowują nam świat. Oczywiście gdyby taką burzę śnieżną malował akademik, to my byśmy perfekcyjnie widzieli i każdą falę morską i statek. Wiedzielibyśmy ile ma masztów, jakie żagle są porwane, ile ludzi na pokładzie, kto tam właśnie został wyrzucony za burtę przez jakąś Gwałtowną falę, czyli byłaby każda informacja, którą być może moglibyśmy zobaczyć na własne oczy, przez artystę zawarta. Romantyk natomiast pokazuje nam świat inaczej. Koncentruje się przede wszystkim na przeżywaniu tego żywiołu. Zresztą Joseph Turner wiedział, co maluje. Bo on miał zasadę na przykład własnego przeżywania tych scen, które chciał odmalować. Czyli na przykład, moi drodzy, płacił marynarzom, żeby wychodzili w sztorm na morze. Sam kazał się przywiązywać do masztu i chłonął ten żywioł, to szaleństwo wichru, deszczu czy śniegu padającego, falk, na których miotany jest statek. Czyli generalnie, moi drodzy, można podejrzewać, że burza na morzu, можу Mogła wyglądać raczej bardziej tak, jak przedstawia ją Turner, niż tak, jak my sobie byśmy to wyobrażali, czy namalowaliby to akademicy. Tutaj mamy, zobaczcie, szerokie, płaskie plamy barwne, które właściwie nie są definiowane przez jakieś konkretne kontury. Nie możemy do końca powiedzieć, czy my tutaj widzimy chmury, czy jakąś taką nawałnicę śnieżną, czy to jakaś fala, która się kłębi i Podrywa do góry. Ten okręt jest ledwo, co zobaczcie, tutaj widoczny, razem z masztem, na szczycie którego na topie powiewa jakaś chorągiewka. Tak naprawdę bardziej mamy odczuć tą atmosferę, niż być poinformowani, jak ze szczegółami to wydarzenie miało, wyglądało. To, moi drodzy, był pierwszy krok w stronę podważenia tych reguł akademickich. Które tak naprawdę dopiero wtedy się też kształtowały. Dalej bardziej powiedziałabym, gwałtowny protest wprowadzali tacy artyści jak impresjoniści, postimpresjoniści, którzy wprowadzali nam, jak Vincent van Gogh, rezygnację z wiernego odwzorowywania rzeczywistości na rzecz ekspresji kolorów, kształtów, ostrych kontrastów barwnych, temperaturowych czy walorowych wprowadzanie umownych kształtów i form po to żeby budzić silne emocje tak jak tutaj w przypadku kruków nad łanem zboża Vincent Van Gogh próbuje oddać atmosferę jakiejś nadciągającej katastrofy niektórzy twierdzą że jest to jego ostatni obraz namalowany tuż przed śmiercią być może samobójczą a tutaj te podrywające się z tych łanów żółtej pszenicy kruki mają w nas budować nastrój jakiegoś niepokoju i przeczuwanej dramaturgii wydarzeń. Zobaczcie, że wszystko jest malowane szybkimi pociągnięciami pędzla, gwałtownie nakładaną na Kłótno farbą, nie mamy szczegółów, detali, pojawiają się różnego rodzaju deformacje. To jest jak gdyby aluzja do rzeczywistości, a nie wierne jej odwzorowanie. Bardziej taka indywidualna, emocjonalna wizja świata niż taka wizja fotograficzna. Czyli widzimy, że ci artyści, którzy pojawiają się w wieku XIX, podważają już w swoich realizacjach te kanoniczne zasady, które wyciągnięte były z koncepcji renesansowych i funkcjonowały przez wiele wieków w sztuce zachodniej. Natomiast moi drodzy, nie nazywamy ich awangardowymi, dlatego że to były często, jak mówiłam, postacie pojedynczych nowatorów, Chorów, ludzi, którzy nawet jeżeli tworzyli ugrupowania, tak jak na przykład impresjoniści, to nie byli oni aż tak silnie oddziałujący na sztukę, żeby niemal natychmiast tą sztukę swojego czasu zmienić. Tak? Byli pewnego rodzaju outsiderami. Dopiero na początku XX wieku ten nurt nowatorstwa przybierze na sile i pojawi się w dużo szerszym zasięgu. Bardzo ważną rzeczą, która sprzyjała, nowatorstwu w sztuce początku XX wieku jest fakt, że w wieku XIX wynaleziona została fotografia. Gdy w 1839 roku niejaki Daguerre we Francji otrzymuje pierwszy taki trwały obraz fotograficzny, to od tego momentu widzimy dynamiczny rozwój fotografii. Początkowe aparaty fotograficzne były potężne, robiono te fotografie skomplikowane. Sposób nie każdy mógł sobie z tym poradzić, ale z czasem okazało się, że te aparaty zaczynają maleć, ich obsługa jest coraz łatwiejsza. Na początku XX wieku właściwie każdy, kto należał do klasy średniej, mógł sobie na aparat fotograficzny pozwolić. I tu pojawiło się, moi drodzy, pewne niebezpieczeństwo, z którego zdawali sobie już sprawę artyści pod koniec wieku XIX. Mianowicie, jeżeli będziemy mówić, że celem sztuki Malarskie jest wierne odtwarzanie rzeczywistości, ewentualnie idealizacja, w co wierzyli akademicy, to mamy podstawowy problem, bo nawet najbardziej powiedziałabym, banalna fotografia będzie precyzyjniej odzwierciedlać świat, który widzimy, niż najlepiej namalowany obraz. Fotografia jest po prostu dokładniejsza. Mechaniczny sposób, rejestruje wszystkie szczegóły fotografowanej sceny, artysta dokonuje zawsze pewnych uproszczeń, zawsze w pewien sposób ogranicza tę ilość elementów na swoim obrazie, czyli w pewnym sensie dokonuje jakiejś redukcji świata widzianego do tego świata na obrazie. Więc jeżeli Postawimy nadal na to, że dobra sztuka to jest ta, która wiernie, precyzyjnie odzwierciedla otaczający nas świat, to się nagle okaże, że nawet najlepszy malarz przegra z najsłabszym fotografem. Właściwie nawet nie z fotografem z maszyną, tak, ze zwykłym pudełkiem, w którym się zwalnia spust migawki, które pstryka bezrefleksyjnie fotki obrazujące, otaczającą nas rzeczywistość. Dlatego też pod wpływem tej popularyzującej się fotografii, a później również kina i telewizji, artyści będą czuli, że muszą zmienić zasady gry, bo inaczej przegrają. Czyli mogą pozostać przy stałych zasadach, przy stałych imperatywach, i wtedy muszą przyznać, że pokonała ich fotografia, albo mogą powiedzieć tak. Okej, okay. do tej pory kopiowaliśmy rzeczywistość, naszym celem była mimetyka, czyli naśladownictwo świata, który nas otacza, no bo nie było żadnego innego medium, w którym można było to robić, i wtedy dobrego artystę rozpoznawano po tym, czy jak maluje czyjś portret, to maluje tego człowieka tak, że on jest z pyska do siebie podobny. Ale od momentu kiedy powstała fotografia czujemy się zwolnieni z obowiązku odwzorowywania świata. Odzorowywanie świata uznajemy za rzecz niewolniczą, za rzecz, która nie pozwala nam rozwijać wyobraźni w związku z czym tym niewolniczym rzemiosłem może się zajmować teraz fotografia. Natomiast my już nie będziemy rzemieślnikami. Kopistami, którzy muszą w sposób taki rzetelny respektować to, jak świat wygląda. Tylko my teraz będziemy kreatorami świata. My na naszych obrazach powołamy takie światy, które nawet nie muszą istnieć, bo mamy przed sobą zupełnie inne zadania. Mamy świat tworzyć, a nie świat odwzorowywać. W związku z czym, dzięki tak postawionemu postulatowi, malarstwo, które już nie musiało odwzorować rzeczywistości, mogło się skupić na własnych środkach artystycznych, na takich elementach jak plamy. Barwna, jak kształt, jak linia, i zaczęto tutaj w tym obszarze dokonywać różnych konkretnych eksperymentów. Pamiętajcie, moi drodzy, że słowo awangarda Zasadniczo do języka sztuki przeszło z języka strategii wojskowych i tam oznaczało straż przednią armii, która dokonuje rozznania na terytorium wroga. W sztuce awangardą nazywa się te takie bardzo twórcze działania artystyczne z początku XX wieku, które wyrażały gwałtowny sprzeciw wobec tradycyjnej sztuki, wobec tradycyjnej estetyki i które. Lansowały nowe rozwiązania artystyczne, nowe zadania przedstawiały przed artystą i przed odbiorcami, i właściwie przez prawie 20 lat, czy nawet ponad 20 lat, bo od 1905 do 1926 roku, wprowadzały coraz to bardziej radykalne pomysły na sztukę współczesną. Odrzucali tradycje, zbuntowani i przekonani, że nowoczesne czasy wymagają nowoczesnej sztuki. Co więcej, ta sztuka nie tylko nie powinna, odwzorowywać świata jak dawniej, pełnić tej funkcji mimetycznej, ale również nie powinna, tak jak ta sztuka dawna, skupiać się na produkcji ekskluzywnych, luksusowych produktów, które będą nabywać później najbardziej zamożni obywatele. Tutaj pomysł jest raczej taki, że sztuka ma teraz docierać do każdego, że ma, gdyby... Skłaniać nas do refleksji na temat jej samej, jak również na temat świata, który nas otacza, a więc nie może być przywilejem, który jest dostępny tylko dobrze wyposażonym w środki finansowe warstwom społecznym. Wręcz przeciwnie, sztuka awangardowa będzie bardzo często antymieszczańska, antyklerykalna, anarchizująca, będzie podważać dotychczasowe normy społeczne, normy obyczajowe, towarzyszyć jej będzie duch skandalu, różnego rodzaju wydarzenia artystyczne, które będą niejednokrotnie ściągać tłumy, żądne sensacji. Będą obfitować w różnego rodzaju anatemy, właśnie wyklęcie, jakieś procesy sądowe, to będzie pewnego rodzaju strategia artystyczna. I pamiętajcie, że niezależnie od tego, czy artyści byli bardzo radykalni w swoich wystąpieniach, obrazoburczy i celowo wprowadzający różnego rodzaju skandaliczne hasła czy rozwiązania, jak na przykład futuryści, którzy postulowali, żeby spalić luwr, to praktycznie każdy artysta awangardowy wprowadzał zmiany, które na nowo definiowały, czym jest sztuka. Czym jest artysta, czy kim jest artysta i jakie wymagania stają przed nowoczesnym odbiorcą. Za każdym razem chodziło o twórczość spontaniczną, która podważa dotychczasowe rozwiązania, która stawia na wolność, na niezależność i na umiejętność eksperymentowania. O tym, w jaki sposób się te hasła ucieleśniły w konkretnych kierunkach, Artystycznych początku XX wieku, to powiem Wam już następnym razem.